Korona Kielce wraca do Ekstraklasy. Po zaciętym, niesamowitym boju na Suzuki Arenie to Kielczanie zameldują się w przyszłym sezonie w Ekstraklasie. Wielkie, wielkie gratulacje dla wszystkich kibiców tej drużyny. O tym, co wydarzyło się dzisiaj podczas tego finału barażów z Chrobrym Głogów, będziemy sobie rozmawiać w składzie następującym. Trener Marcin Sasal. Dobry wieczór. Szymon Janczyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry jak dla kogo, bo dla Chrobrego niekoniecznie. Oni już chyba myślami byli przy rzutach karnych. Mieliśmy takie wrażenie przez całą dogrywkę zespół Iwana Dziurdziewicza raczej myślał o tym, żeby przetrwać przede wszystkim. Natomiast Korona, no z uporem maniaka, ale udało się w końcu w tych ostatnich minutach. No rzeczywiście, w pierwszej połowie Chrobry zadziwił wszystkich jedną minutą, w której strzelił dwie bramki. Wyglądali bardzo dobrze, natomiast po przerwie się coś zmieniło. Rzeczywiście Chrobry zgasł i wydawało się, że po prostu czeka. Chociaż były takie pojedyncze akcje w końcówce. Natomiast Korona rzeczywiście fizycznie ten mecz wytrzymała i nie tylko fizycznie i psychicznie. To też pokazuje, że zawodnicy z doświadczeniem jak Frączak czy Jacek Kiełb, który zapewnił ten awans, to są ważne postacie w tym zespole. No tak, tak. Chociaż ta dogrywka, tak myślę, w sumie Chrobry miał dużo sytuacji. Nawet już pomijając te w ostatnim momencie, te dwa strzały, tam jeden z dystansu, drugi z pola karnego, które mogły doprowadzić do remisu, to troszkę tam się działo jeszcze. Powiedziałbym, że nawet byłem zaskoczony, bo w sumie Korona już w drugiej połowie wyglądała lepiej fizycznie i wyglądało na to, że po prostu dogrywka to będzie taka męczarnia dla Chrobrego. A tutaj się okazało, że w dogrywce jeszcze Chrobry tam się odżyli. Chciał się odgryźć jakoś. Znajdował w sobie na tyle energii. Natomiast no tak, o ile pierwszy mecz był trochę szczęśliwy, to tutaj jak najbardziej dużo lepsza postawa Korony. Ciekawsze spotkanie, choć też no, jak to w takich meczach, sporo walki, trochę takiej chaotycznej piłki z jednej i z drugiej strony oczywiście, ale no tak to wygląda. No to też nie jest finał Ligi Mistrzów, tylko jednak pierwsza Liga Polska. Ale mecz był żywy i no nie dało się usnąć tutaj przy tym mimo późnej Absolutnie. Pory. To myślę, że widowisko na miarę awansu do Ekstraklasy świetne. Myślę, że tutaj kibice Korony są zadowoleni, jak widać też wybiegli na murawę i będą świętować dzisiaj. Myślę, że prezydent Wenta ogłosił jutro dzień wolny od pracy, bo chyba ludzie dzisiaj nie zasną w Kielcach. To będzie długa noc w Kielcach, ale wiecie co, to ja się cieszę z tego względu, że jak już ktoś miał strzelać gola, to cieszę się, że zrobił to Jacek Kiełb, bo to jest zawodnik związany z tym klubem od wielu, wielu lat. Pamiętacie, 5 kwietnia Suzuki Arena, mecz z Podbeskidziem, 94. minuta, Jacek Kiełb strzela jedynego gola w sezonie regularnym, swojego, i to jest gol przewrotką na wagę trzech punktów. Trzech punktów, które Koronie no, ostatecznie bardzo mocno pomogły awansować do tej Ekstraklasy. Teraz 119. minuta, właśnie Jacek Kiełb, tym zawodnikiem, który strzela bramkę na wagę no, ładnych paru milionów złotych, bo ten awans tak trzeba rozliczać. No, ja pamiętam, jak Jacek Kiełb jako młody chłopak z Pogoni Siedlce przechodził do Korony i spędził tu sporo czasu. Miał przygodę w Lechu Poznań, incydent w Polonii, ale myślę, że tutaj w Kielcach się czuł najlepiej. Zresztą kibice go bardzo lubią, szanują, więc jest to taka ikona i na pewno to już też ważna bramka dająca awans do Ekstraklasy, na pewno będzie ją pamiętał do końca życia. No te powroty do Korony Jacka Kiełba są momentami, które się pamięta i też fajnymi historiami. No też ciekawa sytuacja, że akurat asystę zaliczył Kuba Łukowski, bo przed poprzednim programem jeden ze słuchaczy nas pytał o jego sytuację, zwracając uwagę na to, że nie najlepszą relację miał wcześniej z Leszkiem Łozińskim w poprzednim klubie i że teraz troszkę mniej gra. No i też wpuszczony jako ostatni na boisko, już taka ostatnia nadzieja i akurat ta nadzieja się opłaciła. No to też fajny zawodnik jak na poziom tej pierwszej ligi, więc dobrze mieć takiego asa w rękawie, którego z kolei zabrakło Chrobremu, no bo tam ta ławka bardzo krótka. No zabrakło zmian rzeczywiście, takich wartościowych zmian, jeśli chodzi o Chrobry. No tak, tak, tam już Lebedyński, to zastanawialiśmy się, czy on jakoś dostoi w rogu pola karnego, czy w rogu boiska, chociaż do tych rzutów karnych ewentualnych, czy będzie zmieniony, bo faktycznie już od, nawet bym nie powiedział do grywki, ale gdzieś od 60 minuty to już wyglądało tak, jakby po prostu Mikołaj Lebedyński chciał sam zejść z boiska, natomiast no, cały czas wierzyli, że jednak jego obecność się przyda Głogowianom. No i przydała się dzisiaj bardzo mocno, bo Mikołaj Lebedyński to jest myślę też jeden z wygranych w ogóle tego sezonu w Chrobrym, bo 12 goli zawodnika, który przecież strzelał już w takim sezonie, kiedy Wisła Płock awansowała do Ekstraklasy, wówczas też chyba 12 trafień, czy 11 właśnie Mikołaja Lebedyńskiego. Gracz dzisiaj 31-letni, ale
pokazał się z bardzo dobrej strony, bo to jest taki piłkarz, którego myślę każdy pierwszoligowy klub chętnie by zatrudnił. Każdy klub, który będzie walczył o awans do Ekstraklasy, bo to jest piłkarz, który gwarantuje ci plus minus te 10 goli. Fajnie się zastawia. No, myślę, że zyskał bardzo dużo takiej pewności siebie. Abstrahując od tego, że tam problemy kondycyjne z tym meczem, z wytrzymaniem tego meczu, to jest zawodnik, który ma bardzo dobre zachowania jako napastnik. Potrafi się znaleźć w sytuacji, potrafi zastawić piłkę, potrafi powalczyć. Też no, jest skuteczny, więc tutaj na pewno ten poziom pierwszoligowy jak najbardziej tak. Nie no, to jest stabilna forma od lat też, powoli jeden z najlepszych strzelców pierwszej ligi, tak patrząc na ranking historyczny. Wiadomo, lata lecą, ale jeszcze myślę parę lat grania na takim solidnym poziomie pierwszoligowym przed Mikołajem Lebedyńskim. No też te jego bramki przeważnie były bardzo ważne dla Chrobrego, takie otwierające wynik meczu w kluczowych momentach. To się powtarza praktycznie sezon w sezon, widać, że to też jest miejsce, w którym po prostu sam Mikołaj dobrze się czuje. Więc tutaj pewnie jeszcze Chrobry troszkę wyciągnie pozytywów z tej współpracy, zwłaszcza, że no te ostatnie próby znalezienia jakiegoś następcy czy po prostu pomocnika dla Lebedyńskiego nie są zbyt udane. Też dzisiaj akurat Denis van der Heijden mógł zaliczyć jeden z lepszych występów, bo troszkę go było więcej, pewnie też z racji tego, że po prostu już obrońcy Korony też byli w takim stanie, że tam byli znoszeni z boiska i to dosłownie. To prawda, dosłownie nawet bez noszy się wówczas było. Wiecie, kto powinien Jackowi Kiełbowi kupić takie dobre, stare, bardzo, bardzo stare wino? Marcin Szpakowski, bo to jest chłopak, który dzisiaj przeżył fatalną pierwszą połowę. Dwie straty, po których Korona straciła gola. Gdyby dzisiaj Korona nie awansowała do Ekstraklasy, to byłoby cholernie niesprawiedliwe dla tego chłopaka, który jest naprawdę ciekawym zawodnikiem, wciąż młodym, który i tak już gra bardzo dużo, no ale dzisiaj mógł zapłacić takie bardzo, bardzo mocne frycowe. No to jego decyzje z przytrzymaniem piłki, z prowadzeniem piłki, gdzieś mu tą piłkę tam wydziugano spod nóg, rzeczywiście dla tego chłopaka, no to fatalnie rzeczywiście się ułożyło. Tak żeśmy sądowali, czy wyjdzie po przerwie z szatni. No i nie wyszedł, no bo trener nie chciał tutaj ryzykować. No i rzeczywiście, jeśli Korona by nie awansowała do Ekstraklasy, to no winowajca i ciężko byłoby podnieść tą głowę. Natomiast tutaj przede wszystkim dla Korony to jest sukces, że awansowała, dlatego chłopaka też łatwiej będzie po prostu go pozbierać, bo to rzeczywiście jest wartościowy chłopak, a błędy się po prostu zdarzają. Najważniejsza sprawa, żeby ich nie powielał i wyciągnął wnioski, że trzeba czasami zagrać szybciej, gdzieś tam nie konstruować akcji wtedy, kiedy trzeba tą piłkę gdzieś szybko podać. Mm-hmm. No tak, ktoś musi być też młodzieżowcem w Ekstraklasie, więc tutaj jeszcze jest sporo do zrobienia przed Szpakowskim. W tamtym sezonie bardzo fajnie się prezentował. Mam wrażenie, że ogółem w tych rozgrywkach troszkę obniżył loty i po prostu to też jest nie jeden słabszy mecz, tylko po prostu taki sezon, w którym on nie zrobił takiego przejścia na kolejny level, jakiegoś wielkiego rozwoju. No ale też nie ma co przesadzać, bo parę dobrych momentów na pewno w Kielcach miał. Myślę, że akurat z tym rozwojem, no to na dwoje babka wróżyła, bo grał bardzo dużo jednak. Grał dużo więcej niż w tym poprzednim sezonie. Ważne to, żeby grać dobrze, bo w tamtym sezonie grał mało, natomiast zostawało bardzo pozytywne wrażenie. Jak się obserwowało jego grę, to każdy kontakt z piłką, gdzieś każde spotkanie można było wybrać takich kilka momentów, w których on potrafił odważnie wejść z piłką do przodu, gdzieś jakimś fajnym podaniem znaleźć kolegów. Dobrze się odnajdował, a teraz jakby brakowało mu takich konkretów, brakowało mu takiego trochę takiej decyzji szybszej, co zrobić z piłką, prawda? Bo no dokładnie, to co było dzisiaj też właśnie widoczne w tych dwóch momentach, zwłaszcza przy tym pierwszym, no bo jest we własnym polu karnym i tak naprawdę tutaj trzeba podjąć jakąś szybką decyzję, co zrobić, czy podać, czy wybić, czy jakoś lepiej się zastawić, a no rzadko się zdarza, żeby ktoś po prostu stracił piłkę w taki sposób na 16 metrze. To prawda, natomiast Korona zajęła szóste miejsce w tej klasyfikacji Pro Junior System i to jest właśnie zawodnik, który tych punktów nabił najwięcej Koronie, przez co Korona zarobiła 400 tysięcy złotych, więc to też są pieniądze bardzo poważne dla tego klubu. No, ważne, żeby ogrywać tych młodych piłkarzy, tak jak mówię, Frycowe musiał zapłacić. My zastanawialiśmy się, czy przy tej pierwszej bramce nie był faulowany na 16 metrze. Nie dostaliśmy takiej świetnej powtórki, która by nam rozwiała te wątpliwości. No, wydawało się, że tam kontakt był, że no, sędzia nie popełniłby błędu, jeżeli by tutaj gwiznął faul. I no, tak mi się wydaje, że tak. Tak samo w drugiej sytuacji
czy było dotknięcie w twarz przy tym rzucie karnym, tak? No też z tych powtórek, z tych powtórek niewiele tutaj wynika. Sędzia był bliżej, trzeba po prostu tutaj zaufać. Moim zdaniem tam był kontakt, bo Ilków Gołąb faktycznie fajnie zgarnął tę piłkę sprzed nosa i ją kopnął, natomiast kiedy ta jego stopa spadała, no to zahaczył gdzieś o fragment głowy Jacka Podgórskiego, no a to jest już bardzo niebezpieczna sytuacja, bo jakby nie patrzeć korkami, został gdzieś trafiony w głowę, czy po prostu przejechany po głowie, więc tutaj dobra decyzja sędziego, no z tą pierwszą sytuacją na pewno kontrowersja. Może troszkę mniejsza niż w tym pierwszym spotkaniu barażowym z udziałem Korony, ale no też taka niezbyt klarowna sytuacja. Faktycznie tam ciężko było ocenić, czy był jakiś kontakt, czy Szpakowski mógł troszkę mocniej się zastawić i postawić w tej sytuacji, ale zgoda, tutaj ciężka do oceny. 14 169 widzów dzisiaj przyszło na Suzuki Arenę. Chciałoby się, żeby Korona miała taką frekwencję później w Ekstraklasie, także nie tylko na mecze z tymi najmocniejszymi, 2-3 razy w sezonie max, tylko no regularność, żeby około tej dyszki się zakręciło. No, tego sobie życzymy. Jest to możliwe waszym zdaniem? Bo na pewno głód Ekstraklasy w Kielcach jest duży. To jest drugi sezon w pierwszej lidze. Teraz już udało się wywalczyć awans. No to trzeba pokazać, że Kielce tej Ekstraklasy rzeczywiście potrzebują. No to było od jakiegoś czasu, dłuższego czasu, mecz o coś i to pokazało, że jest zainteresowanie w Kielcach, bo wynik powyżej 14 tysięcy to jest, myślę, że dla miasta, dla klubu dość dobry wynik. No przeważnie też, jak pamiętamy, jeżeli było powyżej 10 tysięcy w Kielcach na meczu, to też już można byłoby to docenić i ta impreza, powiedzmy, wygląda dobrze, ale rzeczywiście 14 tysięcy wygląda imponująco i myślę, że to jest jakiś punkt wyjścia. Reszta to są działania klubu, marketingowe i inne rzeczy, żeby tych kibiców zachęcić i żeby dużo przychodziło. Myślę, że tam ludzie o tym pomyślą. No właśnie, trzeba pochwalić działania marketingowe przy okazji tego meczu, bo już w piątkowym programie o tym wspominaliśmy, o tych promocjach, ale też o takiej szerokiej akcji po prostu zachęcającej, gdzieś jednoczącej kibiców, co wciąż nie jest standardem w klubach, a co też, myślę, wpłynęło na to, że tyle osób zdecydowało się dzisiaj przyjść na stadion, wspierać, mimo że przecież no, można było obejrzeć ten mecz w telewizji, dlatego tutaj dobra robota po prostu w Kielce została wykonana i fajnie by było, jakby ten powrót do Ekstraklasy też się właśnie wiązał z tą wyższą frekwencją na co dzień, bo też rozmawiałem z Wanią Markowiciem kiedyś na Weszło i on wspominał, że no w Kielcach wszystko było fajnie, on się tam świetnie czuł i to jest jego dom, natomiast brakowało mu trochę właśnie takiej atmosfery dużych meczów, takiej atmosfery pełnych trybun, bo na przykład teraz jak był piłkarzem, jest piłkarzem Ruchu Chorzów, na mecz z rezerwami Lecha Poznań przyszło tam chyba z 8 tysięcy osób, mówił, a w Kielcach no był problem, żeby tak na jakimś zwykłym meczu ligowym ekstraklasowym była taka frekwencja, więc tutaj też jest coś do zyskania. Jackowi Kiełbowi kończy się kontrakt, z tego co pamiętam, z końcem tego sezonu. Co teraz z nim zrobić? Zawodnik już nie młody, 88 rocznik, ale zawodnik, który zdobył 2 bardzo ważne gole w tym sezonie, też był długo kontuzjowany, więc dlatego też nie grał, no ale ja myślę, że i dla szatni to jest taki piłkarz, którego Korona potrzebuje. Warto trzymać takich zawodników, nie można teraz tutaj pozwalniać ważne osobistości szatni, można tak powiedzieć, którzy są ważni dla klubu zawodnicy. Myślę, że tutaj ten kontrakt pewno będzie przedłużony, a no wiadomo, że Korona też ten zespół budowała pod jakiś czas, pod jakąś jakość. Teraz pytanie, czy ta jakość przełoży się na Ekstraklasę, czy Korona będzie dalej grała w takim stylu, jak dotychczas, czy rzeczywiście tej więcej jakości nie potrzeba i tutaj kwestia 2-3 transferów, bo myślę, że w tym meczu Korona pokazała taki charakter prawdziwy, scyzorykowy, tak jak było to wcześniej, że nie poddaje się, mimo tego, że te środki są proste, to jednak tutaj stworzyła Korona, myślę, że dobre widowisko i sporo też sytuacji, z których strzeliła 3 bramki. No są różne podejścia, bo na przykład Widzew Łódź rozwiązał, nie przedłużył kontraktu z kapitanem, z Danielem Tanżyną, natomiast myślę, że akurat postać Jacka Kiełba znaczy dużo więcej dla Korony niż taki Daniel Tanżyna dla Widzewa Łódź, więc tutaj jeszcze ten kontrakt będzie przedłużony, mimo że no możemy się spodziewać, że to już po prostu nie będzie zawodnik, który w Ekstraklasie będzie grał pierwszoplanową rolę, ale też są rezerwy Korony, w których myślę przyda się wsparcie, no i to o czym mówił trener, czyli ten aspekt mentalny, aspekt taki szatni, no też doświadczeni piłkarze się zawsze przydają w momentach, w których robi się ciężko, a nie ukrywajmy, że jednak Beniaminkowie zawsze są typowani do walki o utrzymanie, więc można się spodziewać, że parę
parę takich trudnych momentów w Kielcach będzie i swoimi bramkami, tak jak już to udowadniał w tym sezonie, Kiełk może pomóc, ale też przede wszystkim takim wsparciem mentalnym, byciem trochę przedłużeniem może trenera, bo przecież też się bardzo dobrze znają i rozumieją, więc tutaj bardzo dużo jest takich atutów, czy po prostu plusów zaproponowania mu nowej umowy. Ja myślę, że sprzedaż koszulek z nazwiskiem Kiełk ten kontrakt po prostu sfinansuje, myślę, że to tak powinno być. No po dzisiejszym meczu na pewno tam będzie duża radość i duże zasługi im przypisane. Skoro o doświadczeniu mowa, to nie można dzisiaj pominąć jednego nazwiska, Adam Frączak. To jest piłkarz, który no niemal na plecach dzisiaj tę koronę zaprowadził do ekstraklasy. Mógłby mieć 3 gole, jeden z nich nieuznany słusznie, bo pospalonym, ale duża odpowiedzialność, którą wziął na siebie i ewidentnie wywiązał się z zadania. Bardzo doświadczony piłkarz, gracz, który no kończy sezon z niezłym wynikiem bramkowym i też no, te bramki w odpowiednim momencie strzelał. No, chyba pokazał też, że za wcześnie w Szczecinie z niego zrezygnowano, bo rzeczywiście tam robił dobrą robotę, był ważnym elementem przez wiele lat. Nagle zmienił klub na koronę i pokazał się tu znowu z solidnej strony, że potrafi wziąć na siebie presję, potrafi wziąć na siebie ciężar, potrafi strzelić bramkę. I myślę, że to doświadczenie przez lata zdobyte jeszcze go bardziej tutaj zmotywowało. To też nie jest piłkarz jakby stary biologicznie. To jest chłopak, który się dobrze prowadzi, który dobrze wygląda, który jest wyżyłowany, jest takim gladiatorem. Myślę, że też charakterologicznie pasuje tutaj do tej korony. Ja się Pogoni akurat nie dziwię, bo myślę, że jednak te problemy zdrowotne też Frączaka, które udzieliły się w tym sezonie, no w takim projekcie jak Pogoń Szczecin już po prostu przekreślały jego dalszą obecność. To jest po prostu zespół już budowany troszkę na innym poziomie, ale to nie oznacza oczywiście, że w Ekstraklasie, w słabszych klubach Adam Frączak nie może się odnaleźć. Też właśnie ciężki sezon dla niego z uwagi na te kontuzje, która go wykluczyła z gry na dłuższy czas. Później troszkę zatracił skuteczność. Była taka dłuższa przerwa od strzelania, ale oprócz bramek, o których wspominaliśmy, miał też kilka asyst, w tym, z tego co pamiętam, mecz z 3 asystami w jednym spotkaniu. Bardzo duży wyczyn, zwłaszcza jak na napastnika i właśnie też jego taka rola boiskowa w koronie, myślę, nie ograniczała się do samego polowania na bramki, tylko sporo wykonywał takiej pracy, też fajnie się uzupełniał trochę strzykawką, fajnie tam współdziałał z tymi kolegami w ofensywnej fazie i sporo faktycznie go było na boisku zawsze. Korona w Ekstraklasie. Jaki to może być powrót według was? Bo to jest zespół mający, jak już powiedzieliśmy, kilku doświadczonych zawodników, kilku młodych, ciekawych piłkarzy. Leszek Ojrzeński, doskonale znający klimat Kielc. Czy to będzie zespół, który da nam się zapamiętać z dobrej strony? Bo myślę, że to nie będzie taki Beniaminek od razu skazany na pożarcie, na spadek w przyszłym sezonie, co do tego możemy być. Absolutnie nie, spokojne. Jeśli będzie tak mentalnie ten zespół nastawiony, wybiegany, fizycznie wyglądający dobrze, poprawi troszeczkę jakości, jak widać, to też nie jest zespół, który cały czas muruje, więc tutaj wykorzystanie kontry, wykorzystanie różnych faz przejściowych w tym zespole istnieje i tutaj na pewno będzie można to dalej obserwować na boiskach Ekstraklasy. Niekoniecznie dobrze grają i czują się w ataku pozycyjnym, bo chyba to tak średnio wygląda, ale to nie jest też przymus, że trzeba w tym ataku pozycyjnym grać. Ja widzę trochę obawę przed takim Podbeskidziem, który awansował do Ekstraklasy, też z doświadczonymi zawodnikami, mocno ogranymi w Ekstraklasie, ale jednak brakowało trochę tej jakości, bo było widać po prostu, że ci zawodnicy, których miał Podbeskidzie w pierwszej lidze i którzy tam się wyróżniali, z jakiegoś powodu w Ekstraklasie już nie grali. W Kielcach myślę, że jest podobnie, jeśli chodzi o jakiś tam taki przedział wiekowy, przedział doświadczeniowy, chociaż to też oczywiście nie oznacza z góry, że podzieli ten sam los. No, tam potrzeba na pewno sporo wzmocnień moim zdaniem, więcej na przykład niż w Miedzi Legnica, myślę, że więcej niż w Widzewie. I tak no, z automatu, tak jak powiedziałem, każdy Beniaminek walczył utrzymanie. Ja w tamtym roku, jak awansował Radomiak, to chyba mnie zapytano, które miejsce zajmie, powiedziałem, że 14. No bo tak mówię, to jest, znaczy maksymalnie takie, fajnie by było zająć 14 miejsce. To jest cel, który dla Beniaminka jest, myślę, takim
realnym, ambitnym wyzwaniem, które najpierw trzeba sprostać, zamiast mierzyć wyżej. I myślę, że Colorado też będzie taki zespół, który raczej dolna połówka tabeli, no chyba, że się uda po prostu zrobić taką fajną historię, jak każdemu się zawsze coś udaje, więc czemu nie im. Ale to też ważne jest, jak się zaczyna. Jak na początku złapie się parę punktów i to się rozpędzi, to na pewno można coś tutaj na tej fali awansu i na tym wszystkim można coś zbudować. Natomiast no, gorzej, jak będzie ten terminarz, że dostanie się trzy gongi i teraz będzie się szukać, co dalej zrobić, prawda? Mhm. Bo to jest, myślę, że też istotna sytuacja. No ta jesień też będzie ważna właśnie. W pierwszej części sezonu tak naprawdę rozstrzyga się w sporej mierze ta sprawa utrzymania. Wspomniałem przykład z Radomia, będą fajne mecze Korony z Radomia, jakie na pewno, ale no tutaj ta podbudowa z jesieni dała utrzymanie wiosną, więc tutaj zespół Leszka Ołzińskiego, myślę, że on sam też dobrze wie, że ten start będzie najważniejszy, trochę pewnie inny tryb przygotowań z uwagi na te baraże i tydzień dłuższy sezon pierwszoligowy i po prostu trzeba będzie uzbierać jak najwięcej punktów, wyszarpać tutaj co się da w tej rundzie jesiennej, a później też no zimą będzie już można troszkę może jakiś jeszcze jeden transfer fajnie dorzucić i sobie zapewnić to utrzymanie wiosną. Musimy też dwa słowa powiedzieć o Chrobrym, bo to jest zespół, który i tak zalicza sezon zdecydowanie ponad stan, takie mam wrażenie, a na pewno nieplanowany. Nie dojdzie co prawda drugi raz do takiej sytuacji, że zespół z szóstego miejsca awansuje do Ekstraklasy, ale było tego bardzo blisko. Nie będziemy mieli derbów Dolnego Śląska w Grodzisku Wielkopolskim, bo też taka sytuacja mogła mieć miejsce, bo Chrobry wiemy, że zgłosił stadion właśnie w Grodzisku, więc Warta Poznań może spokojnie spać. Teraz już można przynajmniej terminarz układać łatwiej troszeczkę, żeby nie było tam zbytniego nagromadzenia. I o ile doceniamy to, co zrobił Chrobry, no to cały czas jednak zwracamy uwagę na to, żeby jednak no, dobrze by było, żeby mieć swój stadion, żeby nie trzeba było się tułać tych 100 kilometrów, jak w przypadku Chrobrego do Grodziska Wielkopolskiego na mecze domowe. No to na pewno tak, ale Chrobry moim zdaniem i tak zrobił wynik ponad stan. Bo dostanie się do finału baraży dla tego zespołu, który no personalnie, no nie oszukujmy się, to 11, 12, 13 zawodników na dobrym poziomie, reszta powiedzmy uczących jeszcze się futbolu, to i tak ta ekipa została dobrze przez trenera Dziurdziewicza poukładana, bo rzeczywiście wyglądali bardzo dobrze, jeśli chodzi o dyscyplinę taktyczną, o takie fazy przejściowe, solidny bramkarz, który myślę, że poradziłby sobie nie w jednym klubie. Myślę, że to wszystko spowodowało to, że, no, że zagrali. Nie wiem, zastanawiam się, dlaczego tak słabo po przerwie to wyglądało, bo nie zapowiadało się, że to tak łatwo będzie, tym bardziej, że strzelili, potrafili wykorzystać sytuację w pierwszej połowie i doprowadzić do wyniku 2-1. Nastąpiła pewna konsternacja. Ja sam dostałem SMS-y, że no coś takiego jest nieprawdopodobne, żeby coś się takiego zdarzyło. No i później też w drugiej połowie oglądając to liczyliśmy, że jedni i drudzy tak grają, że chyba czekają na karne. Więc tutaj no rzeczywiście wynik jak najbardziej, to trzeba Chrobremu oddać, że zrobili to, co do nich należało. Zabrakło czegoś, ja myślę, że tej jakości, bo no fart jest fartem, ale tej jakości piłkarskiej zabrakło. No i Machaj mógł tutaj jeszcze w końcówce. Miał dobrą sytuację. Miał bardzo dobrą sytuację. Troszeczkę piłka zeszła na tej lewej nodze. Mógł jeszcze tutaj doprowadzić, myślę, że do sensacji. Było kilka takich troszkę niezrozumiałych decyzji piłkarzy Chrobrego w tych atakach, które jeśli już wyprowadzali, to kończyli strzałem z dystansu zamiast gdzieś szukać wejścia w pole karne. Mówiłem o tym, że Korona może mieć ten problem z doświadczonymi zawodnikami, ale Chrobry miałby dokładnie to samo, bo tam też jest, no, Michał Żuchowski rozgrywa fantastyczną rundę, fantastyczny sezon, ale to też no, nie jest przypadek, że on do tej pory właśnie w Podbeskidziu wspomnianym wcześniej był w tej ekstraklasie i to jest praktycznie taki jedyny moment, z którego go z ekstraklasy pamiętamy i właśnie takimi piłkarzami może być później ciężko walczyć w elicie. No dlatego też się zgadzam tutaj, że wynik jak najbardziej ponad stan. Tam ta wąska kadra, ta podróż pewnie z Gdyni, też dzień krócej regeneracji trochę przez to. No to wszystko musiało się odbić w końcu, zwłaszcza, że cała wiosna była już taka no mocno, bardzo fajna wynikowo, ale jednak widać było, że ta drużyna tak wyciska z siebie maksa i już tak czasami na tych oparach jedzie, bo były mecze, w których Chrobry nie tracił w ogóle bramek i miał czyste konto, fantastyczną passę, a były mecze, w których tracił trzy bramki i to w taki dość łatwy sposób. No więc to po prostu wszystko z czasem wychodzi. Oczywiście można wyciskać maksa w danym momencie, ale z czasem to po prostu wróci jakiś ten brak zmian czy brak takiej szerszej kadry.
Natomiast tym bardziej należy docenić pracę, jaką przez te dwa lata wykonał Iwan Dżurdżewicz, bo mając tak wąską kadrę, walczyć do ostatniego meczu o Ekstraklasę, wielki wyczyn. Zastanawialiśmy się, czy w przypadku awansu jednak zostanie w Chrobrym. Rozmawialiśmy ostatnio z Rafałem Leszczyńskim w programie. Mówił, że namawiają go chłopaki, że w przypadku awansu, żeby został. No teraz sytuacja jest na tyle klarowna, że nie będzie awansu, więc no prawdopodobnie jednak Iwan Dżurdżewicz pożegna się z Chrobrym Głogów. Teraz dla takiego szkoleniowca następnym przystankiem być może będzie Ekstraklasa. Być może tak, natomiast no ciężko moim zdaniem Iwanowi byłoby dźwignąć teraz ten zespół znowu i dodać jakiejś motywacji do czegoś, żeby jakieś cele sobie dalej stawiać w tym momencie. Tak? No jeśli awansowałby do Ekstraklasy, to na pewno tak, no bo to jest sukces i na tej fali wszyscy wierzą, że jedziemy w dobrą stronę, natomiast tutaj się coś rozsypało. A tego czasu nie ma za dużo, żeby pozbierać po prostu i tutaj muszą być nowa motywacja, nowe inspiracje dla zawodników i dla klubów, też być może też i nowi zawodnicy, bo ta pierwsza liga, nie zapominajmy, że będzie inna. Na pewno już widać, że będzie mocniejsza moim zdaniem. I zajęcie tego szóstego miejsca, powtórzenie tego przez Chrobrych Głogów w następnym sezonie będzie nie lada sztuką. No tak, też ciekawią mnie te losy trenera Dżurdżewicza, bo no ciężko sobie, jeśli on, to jest idealny moment dla niego na odejście oczywiście po takim sukcesie, tak. Już ma świetny wpis w CV, nie ryzykuje tym, że kolejny sezon będzie mniej udany. Natomiast z drugiej strony nie wiem, czy on sobie tak, czy oczywiście ma oferty z kilku klubów, ale jeśli on nie dostanie teraz jakiegoś klubu, to nie wiem, czy to będzie się opłacało na dłuższą metę. Czy to nie będzie tak, że trener odejdzie i będzie po prostu przez kilka kolejnych miesięcy gdzieś bez pracy, bo nic się nie uda, no a nie było jeszcze pewnego sygnału, że ta jakaś posada jest pewna. To chyba najbliżej było do Jagiellonii Białystok. Natomiast no, wciąż tam jest trener, wciąż nie wiadomo na co się szykować. To też są trudne decyzje działaczy z Ekstraklasy, bo jeśli jakiś klub ma zatrudnić Iwana Dżurdżewicza, no to właśnie na takiej zasadzie, że podziękuję obecnemu szkoleniowcowi, co też wiąże się z jakimiś finansowymi obciążeniami zawsze. No więc tutaj ciekawi mnie, jak to się potoczy, bo z drugiej strony w pierwszej lidze też już nie ma za bardzo takich atrakcyjnych miejsc pracy. No, GKS Tychy, okej, jest fajniejszym miejscem niż Chrobry, ale też nie do końca, bo ten zespół trzeba będzie naprawdę bardzo mocno przebudować. No już tam teraz jest parę decyzji o, tak, dokładnie, tam o zakończeniu współpracy z niektórymi zawodnikami. Coraz mniej zawodników, trzeba to budować od nowa. Resowie już praktycznie ma trenera, a UKS no to w tym momencie jest w takiej finansowej sytuacji, że też Iwan Dżurdżewicz pewnie nie bardzo chciałby się w takie coś pakować, więc troszkę kurczy się ten rynek z każdym tygodniem i ciekawi po prostu, jak to się dalej rozwinie. Czekamy na połączenie z Kubą Białkiem, który jest na stadionie. Nie wiem, czy wbiegał na murawę, aczkolwiek czuję, że był tam. Widziałem też flagę z Jędrzejowa dzisiaj na stadionie. Kuba właśnie stamtąd pochodzi, więc może maczał w tym wszystkim palce. To za momencik. Natomiast, o, słyszę, że mamy. No to łączymy się z Kubą Białkiem prosto z Kielc, chyba jeszcze z Suzuki Areny. Witaj, Kuba. Cześć, tak. Chciałem prosto z murawy do was nadawać, ale niestety internet mi tam nie działa, więc Kuba, musi wam pozostać. Czemu na zielono? Czemu w zielonej bluzie? To jest ukryta opcja radomska. Nie no, wiecie, jako dziennikarz muszę tutaj pozory zachowywać. Kuba, opowiadaj w takim razie, jak Kielce przyjęły ten awans do Ekstraklasy. Widzieliśmy, co działo się po ostatnim gwizdku. No, euforia nieprawdopodobna. Dzisiaj świetna frekwencja i też część tych kibiców później pojawiła się nawet na murawie. Tak, to prawda. No przede wszystkim był komplet widzów. No tam wiadomo, że kilka miejsc nie mogło być zajętych przez strefę buforową, ale generalnie arena kielecka była blisko kompletu i nie pamiętam takiej historii nawet w momencie, kiedy Korona była na pierwszym miejscu w Ekstraklasie, bo były takie czasy, nawet jak, nie wiem, grała jakieś super ważne mecze z Legią czy z Wisłą Kraków, to nie było takiej historii jak pełny stadion, a dzisiaj było czuć ogromną, naprawdę ogromną mobilizację w zasadzie od tego meczu z Odrą Opole, na który aż tak dużo kibiców nie przyszło, czy było ich wręcz mało, bo tylko 7 tysięcy. No ale jak tylko wiadomo było, że Korona awansuje, no to czuć było taką mega dużą mobilizację. No i co? No mega, mega, mega fajna atmosfera. Śpiewał cały stadion i też fajne było to, że kibice nie wyśmiewali piłkarzy dzisiaj. Taki był tutaj przykaz klubu, żeby nie szydzić, nie demotywować w żaden sposób, nie gwizdać, a żeby tylko skupić się na takim pozytywnym dopingu. I faktycznie kibice tego przestrzegali, no i dało to efekt.
No tym bardziej, że Marcin Szpakowski, myślę, po pierwszej połowie byłby takim kandydatem numer jeden do tego, żeby mu coś brzydkiego zaśpiewać. No właśnie, młody chłopak, ciekawa bardzo postać, o której mówiliśmy wiele pozytywnie w tym magazynie podczas sezonu. Natomiast no, on dzisiaj rzeczywiście uratowany przez Jacka Kiełba chyba najbardziej. No to prawda, to prawda. Jak gdyby korona wypuściła ten awans, no to byłaby pewnie duża jazda po tym chłopaku, a tak każdy zapomni. No dziwiłem się, zwłaszcza, że mam w głowie taki obrazek w meczu z Odrą Opole, jak koronie przestało iść i to Marcin Szpakowski jako ten najmłodszy na boisku pokazywał do innych piłkarzy: panowie, spokojnie, spokojnie, tutaj głowa i tak dalej. Musimy grać w sposób bardziej wyrachowany, więc myślałem po tym obrazku, może takim niepozornym, niewyznaczącym, że ten mental tego chłopaka jest na wysokim poziomie, no ale po pierwszym błędzie przyszedł drugi, chyba jeszcze bardziej kuriozalny i no pewnie Leszek Kołyńczyński myślał, żeby go ściągnąć od razu po tych dwóch wpadkach, dał mu jeszcze pograć do końca tej połowy i pewnie jakaś taka rozmowa z zawodnikiem zadecydowała, no ale później Jacek Kiełb faktycznie odkupił winy za swojego kolegę i Adam Frączak naprawdę mega mecz, bardzo się nacharował dzisiaj, wszędzie go było pełno, no, to jest piłkarz, który w sumie grał wszędzie w Pogoni Szczecin, tylko nie na bramce, a tutaj ma jeszcze kolejną rolę w Koronie Kielce, bo on jest takim w zasadzie nie wiadomo kim, trochę ósemką, trochę dziesiątką, trochę dziewiątką, czasami jak trzeba skoczyć do główki w fazie defensywnej to za szóstkę robi, więc jest go naprawdę pełno wszędzie i on, jeśli chodzi o piłkarzy, no to jest takim dzisiaj głównym bohaterem tego awansu. Kuba, byłeś i na meczu półfinałowym, i na finałowym, więc pewnie coś kulis, jakichś kuluarów tam słyszałeś, jakie są plany Korony na ekstraklasę, co jakieś pierwsze może ruchy kadrowe, jakieś przedłużenia umów, albo jakieś po prostu cele, ciekawostki, które usłyszałeś na Suzuki Arenie. Wiesz co, no tutaj głośno się nie mówi jeszcze o jakichś takich wielkich planach, więc chyba nic ciekawego wam nie sprzedam. No mam nadzieję, że klub po prostu się będzie dalej tak rozwijał, jak się rozwija, no bo pamiętamy, co było 2 lata temu. Totalnie spalona ziemia, wręcz klub, który jest trupem, no tak trzeba powiedzieć, bo po tych rządach niemieckich nie zostało nic, nawet nie została ekstraklasa. Zostały tylko długi i trzeba było to wszystko od nowa dźwignąć. Gdzieś ta korona stała się takim kamieniem w bucie. Miałem wrażenie, że bardzo dużo poparcia w mieście kibiców straciła po tych historiach, no bo cały czas się biła gdzieś o utrzymanie. Cały czas były jakieś niefajne historie i kolejne postaci typu Krzychu Zając, o których można było tylko no śmiać się z nich po prostu. I to jest już zupełnie nowa ekipa. Myślę, że zarówno prezes Łukasz Jabłoński, jak i dyrektor sportowy Paweł Gorański udowodnili, że, no, że to są ludzie, którym warto zaufać i warto obserwować, jak oni budują ten klub. To już nie jest tak, że Korona już jest krainą mlekiem i miodem płynącą, bo tam jeszcze jakieś te pozostałości do spłacenia są i wciąż w sumie Korona musi te długi spłacać. I gdyby nie było tego awansu, bo też mimo tej trudnej sytuacji naprawdę dużo zainwestowano w to, żeby awansować, no gdyby nie było tego awansu, zresztą mówił o tym głośno władze klubu, że trzeba byłoby się zastanowić, czy to dalej byłby klub, który podejmuje kolejną próbę awansu do ekstraklasy, czyli dalej ściąga piłkarzy pokroju Frączaka, Błanika czy Łukowskiego, za których trzeba zapłacić, czy raczej się staje takim pierwszoligowym średniakiem typu właśnie Chrobry Głogów, bo duży szacunek dla Chrobrego, że doszedł do finału i walczył do samego końca o awans do ekstraklasy, no ale tak na przestrzeni ostatnich lat, no to jest taki typowy, pozytywny, fajny, ale jednak średniak pierwszoligowy. Więc no, gdyby się nie przydarzył ten awans, to naprawdę Korona mogłaby się bardzo, bardzo oddalić od powrotu do ekstraklasy na długie lata i mogłaby się zakopać gdzieś w pierwszej lidze, czy nawet w drugiej, a ten awans będzie na pewno impulsem, bo jednak pieniądze w ekstraklasie są nieporównywalnie większe. Jak twoim zdaniem będzie to wyglądało kibicowsko? Czy możemy spodziewać się, że na Koronę rzeczywiście w ekstraklasie będzie przychodziło, nie wiem, 10 tysięcy ludzi dość regularnie? Czy to znowu będą te czasy, kiedy Korona nie będzie jednak przyciągać no nawet 4 tysięcy na stadion?
Nie no, 4 to będzie przychodzić. 10 to na pewno nie będzie przychodzić. To nawet niech się nikt nie udzie, że tak będzie, ale pokażcie mi klub tego pokroju, na który przychodzi po 10 tysięcy kibiców. No to się raczej w Ekstraklasie nie zdarza. Ta dzisiejsza frekwencja była wyjątkowa i taka niepowtarzalna, bo już się nie powtórzy pewnie przez cały sezon. Natomiast ja nie lubię, jak tak ludzie mówią o Koronie, że to jest klub, na który mało kibiców przychodzi, no bo kto miał w pierwszej lidze większą frekwencję? No miał Widzew, który jest ewenementem, miał LKS, któremu otworzono nowy stadion, więc zawsze to efekt nowego stadionu tutaj działa, chociaż oczywiście nie przez cały sezon, więc ciężko to tak porównywać. No a poza tym jeszcze, jak sobie sprawdzałem, to Arka miała ciut wyższą frekwencję, ale taką no, minimalnie, tam średnio o jakieś 100 osób na mecz większa, więc można powiedzieć, że to samo, a Korona była czwartą siłą, więc to nie jest tak, że Korona nie ma kibiców, to generalnie jeżeli uważamy, że Korona nie ma kibiców, no to polskie kluby nie mają kibiców i tak postawmy sprawę, bo no, ktokolwiek inny by awansował, no to pytanie byłoby o wiele bardziej zasadne. No problem Korony, problem w takim cudzysłowie jest taki, że ma dość spory stadion, bo nie ma tutaj zapotrzebowania na 15 tysięcy krzesełek i te krzesełka są szare, a więc kiedy pojawiają się jakieś prześwity, niezapełnione sektory, to one są od razu 3 razy bardziej widoczne, no bo jeżeli to był stadion o kolorach żółtych i czerwonych, to gdzieś by się to zlewało, te barwy, a tak tutaj od razu wychodzą te krzesełka. Natomiast no, będzie pewnie taka frekwencja na poziomie 5, 6, 7, 8 tysięcy kibiców, no tak jak się spodziewam. No to jest jeszcze też miasto, gdzie... No, będą pojedyncze mecze, tak jak dawniej z mecze z Legią. No nie będzie na pewno meczu z Wisłą Kraków, więc to jest jakby następny, było blisko, następny było blisko. Klub, na który by przyszło ponad 10 tysięcy, sądzę. No ale żeby wymienić krzesełka na żółto-czerwone, to trzeba znowu trochę chyba pieniędzy. Był taki projekt, tak? Dobrze kojarzę, że był taki projekt, żeby te krzesełka wymienić. Kibice chyba coś takiego organizowali. Tak, tak. To był projekt budżetu obywatelskiego i nawet nie wiem, jak to się ostatecznie zakończyło, ale to chyba dotyczyło tylko jednej z trybun. Natomiast no właśnie, Korona ma teraz trochę inne wydatki potrzebne bardziej. Tak, zdecydowanie. Te żółto-czerwone barwy powinny być... Jak to coś da, to możemy się podpisać. Plus 3 głosy. Nie ma problemu, załatwimy. Ja też jeden dam, także już 4 mamy. Kuba, bardzo ci dziękujemy za to połączenie. Kielcom gratulujemy awansu do Ekstraklasy. Już po konferencji czy przed? Przed. Cały czas, czyli tam trwa świętowanie, dajmy czas, żeby... Prawdopodobnie będzie to typowa konferencja po awansie, czyli dużo wody, ewentualnie piwa wylanego na Leszka Ożyńskiego i bardzo mało pytań. No i ten rachunek za wodę będzie można zapłacić z poprzedniego meczu, także będzie czym zapłacić. No chyba szampany, bo tam widziałem, że na murawę szampany wjechały, także myślę, że ten trudek się będzie dominował. Także Kuba, ubierz się przeciwdeszczowo, żebyś też nie zmógł w czasie tej konferencji. Dzięki raz jeszcze za to połączenie. Dzięki, trzymajcie się. Pozdrawiamy. No Leszek Ojrzeński dzisiaj triumfuje. Leszek Ojrzeński był tutaj w jednym z pierwszych odcinków, kiedy startowaliśmy z magazynem Pierwsza Klasa. No i wtedy tak spokojnie podchodził do tego awansu. Podkreślał, że to jest rzeczywiście cel Korony. No to nie ukrywał tego, bo to byłoby głupio ukrywać coś takiego. Ale nie można nic powiedzieć więcej. No bo cóż, no Korona ma grać o utrzymanie. No chcieli wrócić, zainwestowali. No i też szacunek, że się to udało, tak? Styl jest rzeczą drugorzędną. Dzisiaj wszyscy się cieszą z tego, że awansowali. I o tym stylu za 2-3 dni wszyscy zapomną. No szacunek przede wszystkim też to, co Kuba wspomniał, dla Pawła Golańskiego, dla prezesa Korony, też dla miasta za to, że zainwestowała w ten projekt i uwierzyła, że warto. Myślę też, że za poprzedni sezon także należy się szacunek w takim kontekście, że po prostu to było takie dość zdrowe zarządzanie. Wiedzieli, że trzeba trochę sprzedać młodzieży, że trzeba odpuścić tego Długosza czy Kaczmarskiego, żeby troszkę zarobić, że nie trzeba się pchać od razu do tej czołowej szóstki, tylko sobie dać chwilę na wstrzymanie i to się koniec końców wszystko opłaciło, złożyło w taką całość całkiem, myślę, dobrze zarządzanego klubu, który zrobił swoje i jakoś rozsądnie korzystał z pieniędzy, które posiadał. No ale to nie tylko zarządzanie, oczywiście jak najbardziej, ale to zobaczmy, ten cały projekt, pierwszy zespół awansował do Ekstraklasy, drugi zespół wciąż ma realne szanse na awans do trzeciej ligi, CLJ-ka odbudowana, więc tutaj dobre rzeczy się dzieją w Kielcach i myślę, że w dość szybkim, krótkim czasie no ten klub został postawiony na nogi.
No tak, no po prostu to, co zrobiono, było warte, to było, ryzyko było warte podjęcia i po prostu się udało. Oczywiście gdyby dzisiaj wynik meczu był inny, to pewnie ocena transferów i tak dalej by się troszkę zmieniła jak zwykle w takich sytuacjach, ale koniec końców myślę, że całkiem udany był to rok dla Korony i też no, fajnie, że to się wszystko spina w taką całość, że mamy dyrektora związanego z Koroną od lat, Pawła Goleńskiego, mamy trenera, który jest w Kielcach uważany za idola Leszka Ozińskiego, mamy bramkę Jacka Kiełba, też legendy tutaj Korony, więc tak naprawdę cały ten powrót został opakowany wręcz filmowo, bym powiedział. To prawda, w Kielcach można kręcić hollywoodzką produkcję. Sam ten system baraży myślę, że też się broni, bo dostarcza nieprawdopodobnych emocji kibicom. Dzisiaj też postronni fani w końcu zajrzeli, jeżeli nawet na co dzień nie śledzą pierwszej ligi, to dzisiaj na pewno oglądali to spotkanie, bo było ciekawie. Oglądali też myślę to, co wydarzyło się dzisiaj w innym barażu, bo dzisiaj także poznaliśmy Beniaminka pierwszej ligi, kolejnego, ostatniego już. Ruch Chorzów wraca do pierwszej ligi. Dzisiaj jednostronny mecz, jednostronne, bardzo przekonujące zwycięstwo 4-0 nad Motorem Lublin. Kolejna wielka marka na zapleczu. To dobrze, a mi się wydaje, że troszkę ten wynik tak mnie zaskoczył ze względu na to, że Motor wyglądał bardzo dobrze w tym półfinale w Suwałkach i byłem przekonany, że to nie będzie łatwy mecz. Tak rozsądnie szafowałem z tym, kto do tej pierwszej ligi awansuje i rzeczywiście no, zbyt łatwo. Nie wiem, co tam się wydarzyło, ale jestem trochę zaskoczony. Może też ta droga dość długa do przejechania i ten... te uciekające godziny na taką. Ale sporo inwestycje w Lublinie, jeśli chodzi o zawodników, o transfery, o to wszystko, co się dzieje w klubie i myślę, że ten klub też zasługuje na to, żeby awansować do wyższej ligi, bo myślę, że zapotrzebowanie na piłkę w Lublinie jest dość duże. No akurat myślę, że o ile pierwsza liga jest w tym sezonie, będzie w kolejnym sezonie silniejsza, to w drugiej lidze raczej powinno być Motorowi troszkę łatwiej, tak patrząc na to, kto spada z pierwszej ligi, patrząc na zespoły, które wchodzą też z trzecich lig, to myślę, że akurat kolejny sezon już powinien być takim, że tam w Lublinie będzie jakaś większa spinka i taka nadzieja na awans. Jeszcze większa? O ile wystarczy cierpliwości, bo to jest ważna sprawa. Myślę, że ta spinka to już jest paru ładnych lat w Lublinie. Pytacie, jak doszło do tego, że Ruch dzisiaj awansował, to ja wam odpowiem. Nie swoimi ustami, a słowami ustami Tadeusza Danisza, więc człowieka, który doskonale śledzi to, co dzieje się w ligowej piłce w okolicach Chorzowa, między innymi. Witaj, Tadeusz. Witam serdecznie, witam. No to opowiadaj, co też się dzisiaj wydarzyło? Dlaczego ten wynik tak wysoki, czy on rzeczywiście oddawał to, co wydarzyło się w meczu pomiędzy Ruchem a Motorem? No tak, wynik bardzo wysoki. Ktoś po pierwszym meczu barażowym Motoru Lubliny mówili, co niektórzy 4-0, że to taki wynik no, nie pasujący do baraży, aczkolwiek Motor chyba taki wynik lubi, no i tak trochę złośliwie można powiedzieć, że faktycznie no, w tych barażach te 4-0 się trafia. No, wynik można powiedzieć trochę podobny z gry w tym, jak w tym pierwszym meczu barażowym Motoru Lublin, no, ale faktycznie no nie wiem, czy można powiedzieć, że faktycznie oddający w pełni grę, no bo Ruch w tych meczach pod ciśnieniem potrafi grać. Dzisiaj to też pokazał, bo jeżeli chodzi o te sytuacje, to swoje wykorzystał, no ale Motor też miał jakiś moment w tej drugiej połowie, no przede wszystkim ten rzut karny, który mógł wykorzystać, powinien wykorzystać, jeżeli mówimy o rzucie karnym, no i gdzieś tam potem mogło się trochę podziać lepiej dla gości, no ale no to są sytuacje, które powinno się wykorzystywać, jeżeli mówimy o rzucie karnym, nie udało im się, no i gdzieś tam później wszystko dla Ruchu idealnie się potoczyło. Trzy bramki Daniela Szczepana, no on w tych sytuacjach podbramkowych znajduje się idealnie, wykorzystuje je, no więc tutaj jakby no mecz pod tym kątem, jeżeli popatrzymy na takie sytuacje podbramkowe, idealne dla Ruchu i wszystko dla niebieskich ułożyło się idealnie. Zresztą no ten początek to także taki mecz półfinałowy Motoru. Dwie bramki szybko zdobyte, no i wszystko dla Chorzowian już później się potoczyło po myśli. Zdecydowanie po myśli potoczyło się. Jakim Beniaminkiem będzie Ruch Chorzów? Jakie perspektywy szykują się dla tej drużyny? Marka bardzo uznana. Myślę, że wielu kibiców w ogóle w całej Polsce się ucieszy, że wracają na zaplecze. No tylko pytanie, czy to będzie powrót na nieco dłużej? Jak ty to widzisz? No tak, na nieco dłużej pod tym względem, że Ruch na pewno nie będzie od razu atakował bramę ekstraklasy. Co prawda szóste miejsce może dawać nawet awans poprzez baraże, ale to jednak mimo wszystko to jeszcze nie jest ten etap, że Ruch mógłby bić się o awans do ekstraklasy, bo ani nie ten budżet, ani jednak ten zespół jeszcze nie jest przygotowany, jeżeli chodzi o personalia, by gdzieś tam
bić się o te najwyższe miejsca, a później nawet w tej ekstraklasie zaistnieć. Nie, to gdyby teraz w tym momencie ten zespół i ten klub, tak jak jest zbudowany, miał się bić o ekstraklasę, to tak naprawdę więcej szkody by sobie wyrządził niż miał z tego pożytku tak naprawdę, bo pewnie z hukiem by z tej ekstraklasy spadł i narobił sobie jeszcze więcej problemów, jeżeli chodzi o takie sprawy budżetowe, bo dzisiaj to taki przykład GKS-u Katowice, jak rok temu wchodził. Dzisiaj trzeba po prostu na początek spokojnie ograć się w tej pierwszej lidze. Ta pierwsza liga będzie mocna, silni rywale, dobrze także już poukładani pod wieloma względami, więc ruch, jeżeli tam się odnajdzie dobrze, no to będzie dobry pierwszy krok. I z czasem gdzieś ta drużyna jest systematycznie budowana cierpliwie, 2-3 ogniwa co pół roku właściwie wymieniane, no to w takim okresie ruch w perspektywie 2-3 lat na pewno będzie chciał walczyć o ekstraklasę, ale ten najbliższy sezon to musi być taki sezon, w którym ruch zadomowi się tam na spokojnie, będzie pewnie więcej meczów przegrywał niż wygrywał i to też będzie takie nowum dla kibiców w Chorzowie, bo do tej pory ta nowa era dla ruchu to właściwie był spacerek, trzeba powiedzieć, i to był szok taki pod tym względem, bo wszyscy spodziewali się, że już będzie dużo trudniej w trzeciej lidze, w drugiej lidze już spodziewaliśmy się wszyscy, że tak naprawdę ta druga liga to będzie taki może środek tabeli, może gdzieś powalczenie o szóste, piąte miejsce, no a wiemy, jak się to skończyło, więc teraz już na pewno takiego sezonu nie będzie, że ruch po prostu wszystkich zaskoczy i gdzieś tam będzie walczył o czołowe miejsca, no bo wiemy, z jakimi rywalami przyjdzie się mierzyć niebieskim i wiemy, jak silna ta stawka w tym sezonie już będzie, więc no to na pewno dla ruchu każdy punkt zdobyty, każde zwycięstwo wyrwane w tej silnej stawce to będzie sukces i tak to trzeba będzie już odbierać. To, co ruch wniesie do tej pierwszej ligi, to na pewno kibice. Dzisiaj komplet widzów, ponad 9 tysięcy przyszło na to spotkanie. No i chcielibyśmy też podobnych frekwencji już na tym zapleczu ekstraklasy. No tak, to na pewno. Patrząc na to, jakich rywali ruch ma, to już kibice się na ten fakt cieszą, że będą mogli grać z GKS-em Katowice, z Wisłą Kraków, z ŁKS-em, z Zagłębiem Sosnowiec. Dla kibica na Śląsku to połowa ligi to właściwie derby albo mecze bardzo prestiżowe, więc to na pewno. Pod wieloma względami to będą ciężkie mecze dla piłkarzy, bo to nie ulega wątpliwościom, ale dla kibiców to naprawdę będą wyjątkowe spotkania. Wiadomo, jaka jest infrastruktura w Chorzowie, ale to już kibice do tego może nie przyzwyczaili się, bo walczą cały czas o stadion, walczą o to, żeby pod wszystkimi względami się to zmieniło, ale cały czas jakby szanują to, co mają i przychodzą na ten obiekt i jakby wspierają swoich piłkarzy, więc to doceniają to, co jest, to jak mocno ruch się odrodził, jak mocno się zmienił w tych ostatnich 3 latach tak naprawdę i na pewno ta frekwencja także pójdzie do góry, aczkolwiek no wszyscy zdają sobie też doskonale sprawę, że w tej pierwszej lidze to będą na pewno trudniejsze przeprawy aniżeli w lidze trzeciej, w lidze drugiej, ale z drugiej strony też wszyscy jakby w Chorzowie mocno doceniają i szanują to, w którym miejscu jest ruch, mają dużą cierpliwość, takie zrozumienie. Ja to gdzieś kiedyś w pewnym momencie napisałem taki tekst, że w Chorzowie jest bardzo duże zrozumienie ze strony kibiców do władz klubu, do piłkarzy, jest duża wyrozumiałość, nawet jeżeli gdzieś się tam potknie raz, drugi czy trzeci ta noga. Do tej pory takich momentów nie było, ale teraz na pewno tak będzie i to może być takie wystawienie trochę na cierpliwość kibiców, ale jestem przekonany, że na ten moment, jak wygląda współpraca pomiędzy kibicami a władzami ruchu i samymi piłkarzami, no to jestem przekonany, że gdzieś cały czas będzie takie zrozumienie i będzie bardzo duża wyrozumiałość, jeżeli nawet nie uda się pewnych celów zrealizować na koniec sezonu. Daniel Szczepan dzisiaj bohaterem, hat-trick w tym spotkaniu finałowym, natomiast jakie jeszcze nazwiska powinniśmy sobie zapisać w notesie, jeżeli chodzi o ruch Chorzów? Z kim ruch awansował, takie najciekawsze postaci tej drużyny? No szczerze powiedziawszy, ruch swoją siłą imponuje jako kolektyw tak naprawdę, patrząc na tą drużynę. Dzisiaj zostało ogłoszone, że Jakub Bielecki tak naprawdę przedłużył kontrakt, bo w pewnym momencie na początku sezonu, też to dzisiaj powiedział trener niebieskich, że na początku, gdy przychodził do ruchu, to wydawało się, że musi zacząć szukać bramkarza, a w ostatnich tygodniach, miesiącach to ruch właściwie 2 bramki stracił w ostatnich meczach. To pokazuje siłę defensywy, bo ta defensywa zimą się zmieniła, przyszedł między innymi Rusłan Zubkow, bardzo, bardzo fajny chłopak, trochę takie wzmocnienie
którego może zimą byśmy się nie spodziewali, gdyby sytuacja nie na Ukrainie i Remigiusz Szywacz, również dwa takie wzmocnienia do defensywy, ale dużo też trzeba oddać właśnie Jakubowi Bieleckiemu, że on jednak to dużo robi w tej defensywie, broni przede wszystkim bardzo skutecznie, więc to jest taki chłopak, na którego warto zwrócić uwagę, doświadczeni defensorzy. Również zobaczymy, jak ten środek pola będzie wyglądał tak naprawdę bez Michała Mokrzyckiego, bo to jest odejście, które na pewno Ruch odczuje. To jest strata na pewno bardzo bolesna, ale no już słyszymy te głosy, jak Ruch będzie wyglądał. No, ta siła, ten kolektyw, ja wierzę, że on jednak sobie w jakiś tam sposób poradzi. Daniel Szczepan z przodu, dwójka takich cały czas kreatywnych zawodników, ale no także coraz starszych. Tomasz Foszmańczyk, Łukasz Janoszka, oni także na pewno będą odczuwali coraz mocniej. To jest poziom jednak w górę idzie. Oni są coraz starsi, ja tutaj oczywiście nikomu wieku nie wypominam, ale musimy też na to mimo wszystko patrzeć, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać w kolejnych miesiącach, ale od nich bardzo dużo w tej drugiej lidze zależało. Jeżeli oni byli na boisku, jeżeli byli w takiej najwyższej swojej dyspozycji, to jeżeli był taki zagęszczone pole na połowie rywala, no to najczęściej oni potrafili sobie z tym radzić. Oni potrafili gdzieś tą zawsze z nogą coś zrobić, gdzieś tą piłkę przemieścić, gdzieś podać do swoich partnerów. Od nich naprawdę bardzo wiele zależało. Michał Mokrzycki to, tak jak powiedziałem, kolejny taki zawodnik, lider tej drużyny. No jeżeli wypatruje go klub z Ekstraklasy, no to też to nie jest przypadek. Tadeusz Danisz był naszym rozmówcą. Tadeusz, bardzo dziękujemy za tę rozmowę, dziękuję, za ten raport z awansu Ruchu Chorzów do pierwszej ligi. Pozdrowienia. Dziękuję, pozdrowienia. Panowie, znamy już pełen skład pierwszej ligi. Zobaczmy, jak to wygląda na grafice, z kim będziemy mieli przyjemność się spotkać w magazynie Pierwsza Klasa w przyszłym sezonie 22-23. Mówiliśmy o tym, że ten sezon, który się właśnie zakończył, był mega mocny, być może nawet najmocniejszy w historii. No to co powiemy o tym składzie, bo tutaj doszło kilka ciekawych nazw. No rzeczywiście, chociażby spadkowicze z Ekstraklasy i przede wszystkim wielka marka Wisła Kraków. No ale też Łęczna wraca na ten poziom, to jest zespół co najmniej solidny. No ale też musimy spojrzeć na tych, którzy awansują od dołu jakby, tak? Więc na pewno Ruch, Chojniczanka, zespół solidny, wiele lat w tej lidze. No i Stal Rzeszów, wszyscy mówią, że ciekawy projekt, który się może nie zatrzymać. Zobaczymy, czy rzeczywiście nie zatrzyma się w następnym sezonie. No to będą chyba jedyne derby takie czysto miejskie, derby Rzeszowa w pierwszoligowym sezonie. Resowia kontra Stal, bo kolejne, jeśli już o jakichś mówimy, to raczej takie regionalne z tego co widzę. Nie będzie derby w Łodzi. No i nie zapominajmy o Arce, której się nie udało, a tutaj wszyscy żeśmy się wypowiadali pozytywnie o tym, że... Też będzie spora przebudowa na pewno. Kilku zawodników będzie sprzedanych, takich tych najbardziej wyróżniających się, i właśnie zastanawiam się, jak wiele z tej Arki zostanie i po prostu, czy to będzie aż tak silny zespół jak w tym sezonie, bo faktycznie wypromowała ona tak czterech minimum zawodników, którzy już są myślami pewnie w Ekstraklasie. To prawda, więc no, będzie na co popatrzeć, bo jeszcze przecież pod Beskidzie też będzie chciało na pewno zaliczyć zdecydowanie lepszy sezon niż ten. Pewnie ambicje, żeby zagrać w barażach, też Sandecja. Jest kilku kandydatów w Tychach. Ktoś się pewno wykreuje jeszcze tutaj z tych, których żeśmy nie wymienili. To prawda, panowie, w pół do pierwszej zaraz. Tak nas już jest pierwsza liga. Już jest poniedziałek. Tak nas ta pierwsza liga pochłonęła. Bardzo wam dziękuję za ten dzisiejszy program i za te wszystkie dotychczasowe, które sobie przez ten sezon razem tutaj tworzyliśmy. W przyszłym sezonie mam nadzieję, że będzie równie ciekawie. Dziękujemy bardzo. Marcin Sasal. Dziękujemy. Szymon i Janczyk. Gratulacje oczywiście dla Korony i dla Ruchu Chorzów. No i dla tych zespołów, które awansowały wcześniej również. Tak, no bo to, co się działo w tym sezonie, było naprawdę znakomite. Oglądajcie pierwszą ligę, tam naprawdę emocji nigdy nie brakuje. A teraz już idźcie spać. Chyba że jesteście w Kielcach, to dzisiaj nie śpicie. Dobrej nocy.